Siemano drodzy widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wojny Draftów. Dzisiaj moim gościem, a zarazem przeciwnikiem będzie United, także witam cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie, dzisiaj naprawdę piękny dzień, nie? Czy nie dla kibiców? Dosłownie, słuchajcie, 10 minut temu dostaliśmy informację, że ten hack został zwolniony, więc w pozytywnym nastroju dzisiaj będziemy nagrywać. Czyli ja daję plus jeden, ty też zgadzasz się z tym, że dobra decyzja, tak, czy nie? No generalnie ja byłem za tym, żeby dawać mu czas, no ale ten czas dawaliśmy mu dosyć długo i myślę, że 2 lata mu dawałem, to było dosyć i tak dużo czasu, no i przez te 2 lata dało radę, by coś zrobić lepszego. Niestety nie dało. Wiadomo, że też piłkarze nie grają rewelacyjnie, no ale no, jeżeli jest się dobrym trenerem, to jest się w stanie coś z tego ukręcić. Ale no to są, wiesz, to są jego transfery, to jest jego kadra, w 3 lata wydane 600 milionów, więc nie przyszedł na gotowy, na, w sensie na, do takiej kadry i nie musiał z tym coś tam kombinować i z tego ulepić cokolwiek, tylko to były jego decyzje. Tak czy inaczej, zapraszam oczywiście do Uniteda, macie pod spodem link w opisie i tam też w listopadzie rozpocznie się seria, gdzie w Wojnie Draftu będziemy grali o prawdziwe pieniążki, więc tak będzie jest. Ciekawie, obserwujcie. A słuchaj, ty jesteś gościem, więc możesz zaczynać. Od 1 do 5 nie wybierz mi trójki, bo robię rage quit, to będzie najkrótszy odcinek, a 10 minut musi być. To zróbmy taki test może. Dobra, no to wybieram w takim razie formację numer 4. Formacja numer 4, tak? Tak jest. Ostatecznie definitywnie nie zmieniasz. Ostatecznie, no. Ale ty też nie możesz wybrać trójki, bo ja robię rage quit. No to ja nie mogę, bo wtedy co to za odcinek? Weź sobie piątkę. No dobra. Weź sobie piątkę i wybierz mi od razu kapitana. Kapitana, no to jakaś trójeczka na kapitanie. To u ciebie też. Pamiętaj o kartach, które masz dostępne. Tak i zaczynamy zabawę, drodzy państwo. Myślę, że tutaj jeszcze poczekają sobie. Karta eventowa, tak. Oczywiście pamiętaj, że to jest Trailblazers teraz. Tak, tak, tak. Okej. Okay. U mnie jest generalnie bez szału, a u ciebie może jakaś czwóreczka? Może być czwóreczka. Dobra. A u ciebie wezmę jedynkę. Okej. Okay. Widzicie, nie musiałem brać karty eventowej. Aha. Ale nie, to był inny event, więc spokojnie, spokojnie. Dobra, patrzymy dalej. Ojejku, tutaj u mnie bez historii. Ale ma tatuaż ciebie... dziwny, lol. No. To u ciebie może jedynka, ale ty masz jakiegoś tam Tysona, że jakieś tatuaże? Nie, zobaczysz na odcinku, ale dziwne bardzo. Jedynka, dobra. Weź sobie trójkę. Dobra, bierzemy trójeczkę. Ciekawe, czy będziemy mieć jakąś kartę Trailblazers w ogóle, nie? To jest... Do wyboru. Może tak, że nie będzie. Przy kapitanie może bardziej. W sensie przy napastniku. Mam nadzieję, że coś będzie. Teraz się zdradziłem, że jeszcze nie wybrałem. dobra, to teraz dwójka. To numer 5 u ciebie. Dobra, to u ciebie teraz... może 4. Może być 4. Jedynkę weź. Czekam dobra, na coś takiego naprawdę dobrego, żeby mógł powiedzieć Joker albo coś. Dokładnie, na razie... Wykreślanka? Nie. To weź teraz dwójkę. Nice. U mnie jest polski akcent. To trójkę weź. Żeś trafił, to polski akcent jest, tylko że no nie najlepszy. Uważam, że te drafty powinny być mocniejsze i tak. Tak, no dobra, to weź sobie dwójeczka. Dobra. Kurde, jaka fryzura z może numer jeden u ciebie? Jedynka, dobra. Boże, 48 tempa, co jest grane? Dobra, to teraz u ciebie piątka? Ja mówię, że to jest tylko jeden zły wybór i on akurat w to trafił. To jest niesamowite. Czwórka. Czwóreczka. Okej. Okay. Tutaj sympatyczny traf, powiem ci. No to teraz... może jakaś trójka? Boli mnie ten wybór. Okej. Okay. Suchar, przepraszam, trójka. Dobra, trójka. Okay, weź jedynkę. Dobra. No wypadałoby jakieś te karty użyć, Patryk, co tu się dzieje? No ja nie mam gdzie na razie, stary, no chyba bym chciał. Dobra, ja biorę Jokera. Oho. Biorę Jokera, słuchaj. Tylko nie wiem jakiego. Ale chyba pójdę w tego pana, bo chciałem go sprawdzić też pod kątem swojego składu w przyszłości. Aha, no to fajnie. Więc sprawdzę go sobie. No dobra, to ty weź sobie czwórkę. Dobrze, na dwójkę poproszę, ja już kończę tutaj przynajmniej jedenastkę, to wchodzimy na ławkę, coś się będzie działo. Mnie podobnie, dobra, to może na tych rezerwach będzie lepiej, na pozycji numer 2. No jest lepiej, bo to jeszcze bramkarz. 5, poproszę 5, ja mam wszystkie karty do wykorzystania. Dobra. Oj. O, wykorzystujesz coś? Nie, ale jak weźmiesz, jak trafisz, to się tak będę cieszył. Tak? No dobra, no to weź sobie
4. Nie. Chociaż mogę wziąć wykreślankę. Nie, chyba nie. Dobra, czwórka. Dobra, no to weź. Nie. Też weź czwórkę może. Czwóreczka. Okej. Dobra. Słuchaj. No. Joker. Oho. Coś dało. Uj. Jest Joker. No dobra. Wiesz co? Albo nie, jeszcze zaryzykuję. Albo nie. To co? Nie miałeś żadnego od tego eventowego, nie? Nie miałem żadnej karty, no, żadnej. Ja też. Co teraz u mnie, Patryku? Teraz ty u mnie. Tak? A, dobra, no to myślałem, że po tym Jokerze. A, to nie, to przepraszam. To weź sobie dwójkę. Wydaje, ale dwójka. 2-2. Okej, dobra. Kurczę, tak z pozycjami się nie zgadza bardzo. Dobra, to ty weź sobie teraz jedynkę. Tak jest. Cyk do składu. 5. Poproszę numer 5. Bez historii tutaj jest. Dobra, kolejny mój wybór. Co u ciebie. Być pozycji? A może czwóreczka? Może być czwóreczka. Co ja ci mogę? Weź sobie też jedynkę. To mnie wleci chyba nawet do pierwszego składu, nie, więc okej. Okay. Co to jest? Ale bez szału. I biorę kartę eventową. Albo... A, nie no, biorę, dobra. Masz Trailblazers? O kurde. Tak, wezmę, bo potem może go nie być. No, może, ja nie miałem jeszcze. Nawet ciekawy, nie? Wiem, że tutaj jest też fajna karta specjalna, ale nie będziemy ryzykować, wolę sobie wybrać tego pana. I to on wyleci do pierwszego składu, więc spoko, dobra. U ciebie czwóreczka? Bez historii. To u ciebie może być, nie wiem, numer 2 na przykład. Czekam na wykreślankę w ogóle, nie mogę się doczekać. I mam 5 kart, 4 specjalne i ty trafiłeś w tą niespecjalną złotą. A mogłeś wziąć wykreślankę? Czy raczej nie? Takie średniawe. Tam jakiś był potencjał, ale też bez przesady. Dobra, to u ciebie może jakaś trójka. Okej. Okay. Oj, ile tempa, ty co jest? Mam teraz eventową kartę, jeszcze lepszą. A, i to jest ten moment, że żałujesz? Tak, no ale w ogóle nie leciała, no to mówię, biorę, bo potem nie wykorzystam, nie? No dobra, ale słuchaj. Albo dobra, nie, tutaj zaryzykujesz, nie biorę wykreślanki, może mi go wybierzesz. Jedynka. To jednak nie. Nie nagrało się jeszcze raz. Dobra, to u ciebie dwójka. Ja czekam z wykreślanką i doczekać się nie mogę na razie, stary. Ja wezmę teraz wykreślankę. O proszę, no to to wybrałeś moment, powiem ci. Tak, oho, u ciebie też będzie? No. Okej, no dobra, to czekaj. Czyli ja pierwszy wykreślam, czy ty mi wykreślam? Ja muszę zacząć, żebyś ty miał na końcu wybór. Dobra. Czyli tak, wyrzucamy jedynki. Dobra, no to jak tak skrajnie, no to wyrzucam piątkę. Mason Mount, ale jesteś. Wyrzucamy trójki. I wyrzucamy czwórkę. Czyli dwójki bierzemy. Bierzemy dwójkę. Zadowolony czy nie? Tak, tylko że mam 3 super karty na tej pozycji. Chyba będę grał bez zgrania. No co, komu zgranie potrzebne? To zgranie takie tylko dla styli gry, nie? Generalnie. No ja bym chciał użyć wykreślanki, ale nie mogę, bo nie mam nic tutaj, ani eventowego, i nic. No to weź sobie trójkę. Cassie. To też weź trójkę. Okej. Może nie wiem, jakoś Van Dijka dropnę albo coś? Też nie. Dobra, to teraz weź czwóreczkę. To ty numer 5. No dasz w końcu coś. No i coś tam mamy? Nie ma nic. Lipa. No to weź piątkę. Piątka, to ty weź jedynkę i został mi rezerwowy bramkarz. Chyba, że to będzie ktoś niesamowity, to użyję wykreślanki, ale nie użyję. Okej. No to weź sobie trójeczkę. Dobra. To ty weź numer 2. Patrzcie, nie użyłem w ogóle wykreślanki. Nie użyłem wykreślanki, stary, i nie użyłem karty eventowej. Nic nie miałem takiego. Menadżera, ty wybierasz mi tą dwójeczkę, czy to do piłkarza było, którego do piłkarza nie miałeś? Aha, no to weź sobie dwójkę menadżera i mi możesz powiedzieć też. Dobra, to weź sobie też dwójeczkę. Dobra, i układamy. Będziemy użyć kodziki. Myślę, że to będzie ciekawie. Wiesz co, ja ogólnie w tej serii jestem bardzo gościnny, przegrałem wszystkie odcinki. Co ty gadasz? No to jest presja, że muszę wygrać teraz. No, zaraz skończy się presja, jak zobaczysz. Abym zaczynał i zaraz kick-off. O nie, trójka obrońców!
A ja ci specjalnie tej trójki nie wziąłem. Widzowie, fajnie było. Nie. No jestem ciekawy, ale w sumie faktycznie jak się tak gra, to nie widzi się tej trójki obrońców rywala. Oho, już myślałem. No nie, no szanuj. Jest Hansen. Nie. Aj. Hansen fajna. W ogóle ja gram nią na SPO, stary, bez roli. Ale tutaj w drafcie, czy...? W podstawowym moim składzie. Okej. I lepiej mi się gra nią niż na skrzydle. Łoni! Karny? Centymetry! Nie. Kurczę. Oj. Oddaj! Ojejku. Nie biegnij, zostańcie z tym. Tutaj chyba jakieś 0-0 i karne dla widza. No stary, ale ja tak szukam. Patrz. O, znalazłem. Widziałeś jak się cofnął? Ty gnoju jeden, kurde, dobra. Nie wiem kto to był w sensie, ale dobra. O, upsi. Oj. Ale szła, ale pięknie szła. Było blisko. Super, 0-0. Zobaczmy, jestem zadowolony. Tak, po pierwszej połowie tutaj. Ja jestem zadowolony, jak na trójeczkę to... No, ja w ogóle nic nie mogę zrobić, nie? A nic nie ustawiałem wytycznych, wiesz? Nic nie robię. No ja też właśnie. Ale zmienię tego Kudusa i zobaczymy teraz, czy to pójdzie lepiej. Dobrze. Oj, za darmo piłeczka oddana. To jest mój klasyk, a to jest... No właśnie. A to jest GW! O kurcze! Właśnie stary. Chciałem w końcu sprawdzić ten power shot tym gubu. No i faktycznie, on chyba kosztuje 600-700 koła, nie? I... Ale siadło. Ja tak często tracę bramki właśnie. Bardzo często, chcę szybko wyjść. Chcesz, że strata, tak? Tak, i podanie do przeciwnika. Klasyka. Rosicki, nie wskacz, skacz. Dobrze. No, jakby Wini główkę wygrał. Ojej, już myślałem. Był blisko. O nie. Teraz Karolina. O nie. To ładne, no. To są te kontry na trójkę. Tak. No tutaj właśnie bokiem, nie? Widzę, że masz tam pustą przestrzeń, jest kontra i jest szybka Hansen. Ja, w ogóle jestem pod wrażeniem tego Kiwiora, że on sobie tutaj w miarę daje rady. Oho, no i podpaliłem. No w końcu. Kiwiora nie było. W końcu, ale się już... No nic. Już tam jest, tam jest. Odruch bezwarunkowy, ziomek. Ten moment zmieszania. Od razu. No. Nie wiem, czy to jest twój pierwszy raz w Wilnie, pierwszy. Chyba pierwszy. Tak, o. Okej, no właśnie, bo zacząłem grać tym Winim u widza na jednym koncie, gdzie gram CFC i powiem ci, że totalnie nie oddawał. On po prostu jest szybki i tyle. Może on był lepszy, jak były, wiesz... Speedboosty. Tak. Oj. Kurde, no trzymałem go i co z tego, jak podeszła? A to jest inform jeszcze Hansen. A no, tak inform. Poczekaj, ty kurde. Trzeba wynik 3-1 zachować, to wuja. Nie. Możesz, no nie. Czemu nie złapał? Ale czemu nie kopnął? W ciebie kopnąłem jakby. Dobra, ostatnia akcja. Dobrze, Lazari. Jeszcze jakiś kontratek może. Z góry nasza. Dobra, 1-3 w tyłeczek. Szkoda, no bo bramkę oddałem jedną właśnie głupio. Ale ciężko, tą trójką to ja już nie wiem. Jak ja kiedyś wygram mecz grając trójką z tyłu w drafcie, to będzie święto po prostu. No ale pierwszą połowę powiem ci, że ciężko. Musiałem troszkę się nauczyć grać w ogóle też na trójkę, bo... Nie wiem, czy to jest jakiś pierwszy, drugi mecz ogólnie w tej FIFA na tę trójkę. Tak? Nie, no tak idziesz dobrze do kontry, to ja wtedy mam przerąbane, bo nie wiem co zrobić. No to z tą Hansen, nie? Tam poleciałem, to właśnie przez tą trójkę przede wszystkim. No nic, dziękuję ci bardzo serdecznie. Oczywiście, tak dziękuję jak powiedziałem, bardzo. Zapraszam na całą serię do Uniteda, pod spodem link w opisie. A my się żegnamy i widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie znów przegram. Trzymajcie się. Elo.